Naukowcy z Fundacji Instytutu Smithsonian zidentyfikowali 6 nowych koronawirusów u nietoperzy. Autorzy badania podają, że chociaż nowo odkryte wirusy należą do tej samej rodziny co SARS-CoV-2, nie są jednak bardzo podobne pod względem genetycznym do źródła obecnej pandemii. Odkrycia dokonano w ramach programu PREDICT, którego celem jest identyfikacja potencjalnych chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone z dzikich zwierząt na ludzi. Nietoperze stały się głównymi obiektami badań, ponieważ wiadomo, że są nosicielami różnych wirusów. Co więcej, naukowcy już wcześniej uznali te latające ssaki za najbardziej prawdopodobne źródło SARS-CoV-2. Wirus wywołujący COVID-19 jest bowiem bardzo podobny do koronawirusa pochodzącego właśnie od nietoperzy. W czasie badań naukowcy skupili się na nietoperzach zajmujących Mianmę, a dokładniej kompleksy birmańskich jaskiń. Od maja 2016 do sierpnia 2018 oznaczono i opisano 464 osobniki, należące do 11 gatunków. Łącznie pobrano ponad 750 próbek śliny i kału od nietoperzy pochodzących z tego rejonu Azji. Następnie zebrane próbki przeanalizowano i porównano ze znanymi gatunkami koronawirusów. Szacuje się, że wśród ptaków i ssaków krąży około 1 600 000 patogenów. Odzwierzęce wirusy odpowiadają za 75% chorób zakaźnych atakujących ludzi w tym stuleciu. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że ludzie coraz częściej zajmują i niszczą środowiska naturalne dzikich zwierząt. Wpływ na to ma również masowy handel żywymi osobnikami na targowiskach oraz martwymi, które są wykorzystywane m.in. w medycynie. Także sytuacja może być jeszcze gorsza niż się wstępnie nam wydaje. Tym bardziej, że rządy niektórych państw sprytnie zatajają prawdę. A tu macie film, w którym to dokładnie omówiliśmy. Trzymajcie się ciepło, mówił do Was Eminem Polskich Wiadomości. Cześć!